Moi drodzy, witam Was w kolejnym moim wejściu. Głównym bohaterem jest łosoś, który leży obok mnie. Łosoś będzie w towarzystwie kaponaty. Jaki jest główny motyw kaponaty? Głównym warzywem będzie papryka. Ja zajmę się na dzień dobry cebulą. Tutaj śmiało możemy pokroić ją w tak zwane piórka. Piórka też mogą być grubsze, to nie ma najmniejszego problemu. Cebulę mamy już za sobą. Czosnek możemy śmiało dorzucić do cebuli. Paprykę kroimy. Mamy zieloną paprykę. Teraz damy papryki czerwonej. Dobrze, myślę, że tyle papryki nam wystarczy. Selera sobie pokroimy w ten sposób. Cukinie kroimy też takie grubsze półplastry. Bakłażany kroimy jeszcze grubiej niż cukinię. Nie wszystko wrzucamy naraz. Najpierw cebulę z czosnkiem, następnie paprykę, następnie cukinię z selerem i na sam koniec bakłażan. Bazą tego jest również oliwa z oliwek. Mamy jeszcze oczywiście oliwki w zalewie. Oprócz tego będziemy dawali świeżą bazylię, suszony tymianek, no do oregano się zastanowię, może rozmaryn, ale to jeszcze wyjdzie w gotowaniu. Ostatnią rzeczą, jaką wypada nam zrobić, jest przygotowanie łososia. Jest to filet ze skórą, jak widać. Odcinamy tak zwany brzuszek. I tutaj tę górną część również odkrajamy. Łosoś ma to do siebie fantastycznego, że mimo, że ma ości, to wszystkie ości są, nawet zrymuje na jednej wysokości. Teraz poporcjujemy. Myślę, że wyjdzie nam z tego z 5-6 porcji. Zapraszam Was, moi drodzy, do kuchni. Patelnia jest mocno rozgrzana. Dajemy oliwy z oliwek. Pierwsza cebula pokrojona w piórka. No, słychać zapewne, że cebula, że tłuszcz jest mocno rozgrzany. To jest podstawa. Na tak rozgrzanym mocno tłuszczu cebula zaczyna nam się rumienić. To jest znak, że już możemy w takim razie dawać na paprykę pokrojoną w grube kwadraty. Żeby nam się nie przypaliło, możemy dać odrobinę białego wina. Ja się zaraz zajmę łososiem, ale tutaj już mogę przerzucić odrobinę cukinii i selera nociowego, dosyć grubo, w grubą taką nawet nie kostkę, a kochę pokrojony bakłażan. Teraz ostatni składnik, składnik najważniejszy, najbardziej treściwy, czyli łosoś. No, widzę, że wygląda rewelacyjnie, czuję, że pachnie też znakomicie. Weźmiemy jeden fragment, on nam się na pewno nie rozpadnie i nakładamy kaponaty. I cóż, moi drodzy, aromatyczne, pyszne, doskonale przyprawione z dodatkiem wina, świeżych ziół. Tak prezentuje się łosoś z kaponatą. Życzę i sobie, i Wam smacznego, i mam nadzieję do zobaczenia.